Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Mandzio, a oto jest 21 odcinek The Escape i słuchajcie, nie wiem co się stało z ostatnim odcinkiem, ale w ciągu godziny ponad 44 tysiące osób go obejrzało i to jest, jeżeli chodzi o taką regularną serię na moim kanale, nie chodzi o coś, co jest nahypowane i tak mega, że to czekaliście wiele miesięcy, tylko tak, że odcinki pojawiają się codziennie, to jest rekord na moim kanale, jestem bardzo zajarany, dlatego wam dziękuję za regularne oglądanie tej serii i mam nadzieję, że każda osoba, która śledzi każdy odcinek tutaj, zostawi łapkę w górę pod tym filmem, ponieważ ten odcinek na pewno będzie dobry. To akurat ja wiem, że ja się postaram, żeby ten odcinek był dobry, żeby był porządny. 16% chcą mnie ścigać strażnicy, no niestety w ostatnim dniu nie mogłem robić żadnego podkopu, dostałem masę przydatnych od was rad. I po pierwsze, dzisiaj staniemy się bibliotekarzem. To jest dla nas absolutna podstawa, żeby stać się bibliotekarzem. Ty masz tutaj blachę, ale mnie nie stać. Ja mam tylko 8 dolarów, zatem nie na nic nie stać, ale macie blachy. Tutaj masz tal kosmetyczną, okej. Zobaczymy, kto będzie dzisiaj przeszukiwany. Salutować. Okej, jest już, dobrze, nie będę w rewizji dzięki temu. O, proszę bardzo, no zobaczcie. No to wszystko było zaplanowane od samego początku. Dzięki mojemu salutowaniu nie jestem wytypowany dzisiaj do rewizji. Ruszaj się, Mandzio, ale przecież jestem cały czas z wami. Dobra, słuchajcie, ja już mogę sobie stąd iść, ponieważ ja chcę sprawdzić. O, okej, tutaj się schowałem. Bibliotekarz Izak, czyli na Izaka będziemy polować. W chwili, kiedy będzie praca, będziemy polować po prostu na Izaka. Zaraz będziemy musieli się pojawić na śniadaniu. Dzisiaj nie marnujemy ani jednej sekundy. Tak, tak, te jeepy to wydają dziwne dźwięki. Zobaczmy, jakie tutaj mamy sztućce do wyboru. Na pewno mi się przydaje jedna rzecz. Widelce. Widelce mi się przydadzą, żeby rozłupać ścianę. Byłem już na śniadaniu, zatem mogę się cofnąć tak naprawdę. Widelce mi się przydadzą, żeby rozłupać ścianę i chyba je zostaję nawet przy sobie. Tylko nie będę nigdzie z nimi szedł, tylko je zostaję przy sobie. Halo, halo, dzień dobry. Ja tutaj jestem na śniadaniu. Bardzo siedzę, bardzo fajnie, bardzo wow. Izak ma niebieskie włosy, zatem będę pamiętał. Idę sobie tutaj. Od razu trenuję sobie szybkość, ponieważ żeby uciec przed jeepem, żeby przebiec obok niego, to mi się to przyda. Tak mi radziliście. I zobaczę w ogóle, ile mam szybkości. Szybkości mam 41. Nie, popracujmy teraz nad siłą. Ponieważ u nas siłą jest ze słabo. W tym więzieniu mówiliście, że warto mieć po prostu wszystkie statystyki wymaksowane, bo mogę się tutaj dużo bić i tak dalej. Ogólnie sprawa wygląda tak, że najlepiej skupić się na bibliotece, tam sobie zrobić swoje po prostu sanktuarium, rozwalić ścianę i tak dalej. Okej, trzeba Izak. Dobra. Jeju, jaki Izak jest napakowany i silny w ogóle. Ała. Ja mam tylko 7 HP, muszę bardzo, bardzo uważać tutaj, żeby Izak mnie nie złapał. Dobra. Muszę Izaka odciągnąć. Odciągamy Izaka. Halo, halo. Najlepiej byłoby, żeby ktoś zobaczył, że Izak mi bije. Halo. Bardzo dobrze. Pobij Izaka. Fenomenalnie. O kurczę, strażnik ma problemy z Izakiem. Czy wy to widzieliście? Strażnik miał problemy z Izakiem. Miałeś rydel, Izak. Okej. To może być przydatne. To niestety nie mogę ci. Jakkolwiek mi się to niestety nie przyda. Ale to byłoby bardzo, bardzo przydatne. Wiesz co, wezmę sobie to. Być może coś uda mi się komuś to dać, na przykład jako prezent. Wiadomo, to ktoś dostanie naruciak. Ty będziesz tutaj moim przyjacielem. Nie, Elevenowi. Elevenowi muszę dać to, żeby z Elevenem mieć 99 tam, czy tam 100% współpracy, żeby on nigdy na mnie nie nakablował. No i żeby mieć mojego sojusznika, jeżeli będę się chciał z kimś bić. Dobra, Izak, ponownie dostałeś. Halo, halo, panie strażniku. O nie. Teraz. Okej, bardzo dobrze. Izak ponownie dostaje tutaj wpierdziel. Ojej, będę miał bardzo złe stosunki z Izakiem, będę musiał je poprawić. Oj, go wypuszczę od razu. Dobra, nie wypadło z niego nic nowego. I za sekundę Izak, pan Piotr Skowyrski, straci swoją robotę. Oj, Paulinka nie będzie zadowolona, jak nie będziesz mógł przynieść, nie będziesz mógł zarobić pieniędzy na... W zasadzie na jedyne, na co ty możesz zarobić pieniądze, to są openingi do CS-a. Dużo ćwiczę, wiemy, Izak, nie martw się, każdy o tym wie. Dobra, chyba jest już po robocie? Nie, jeszcze jednak nie jest po robocie, jeszcze jednak chwilę. Halo, Izak nie bije? Dokładnie, proszę go znowu pobić. Jak ja uwielbiam to tak wykorzystywać. A chwilę, kiedy Izak się bije, to ja tutaj robię sobie zaraz powtórzenia. Izak będzie leżał jakieś 10 minut. 4 powtórzenia zrobię, co nie marnujemy ani sekundy nie marnujemy, bo nie ma co, po co? Już z Izakiem mamy bardzo złe stosunki, zatem będzie na nas kablował za każdym razem, ale przykro mi, Piotrze, potrzebuję twojej roboty. No po prostu przepraszam, potrzebuję twojej roboty. No i Izak... Oj. Dobra, uderzyłem cię i chodź, bo już bałem się, że tam wejdziesz do swojej pracy. No i dobrze, Izak dostaje twierdzie po raz kolejny. No po prostu... No, co za zło, przepraszam, Izak, stary. No jeju, przepraszam, naprawdę, jest mi głupio, ale...
aplikuj. 40 punktów poziomu intelektualnego, okej. To my od razu wejdziemy tutaj, zrobimy jedno powtórzenie, żeby na nas się nie złościli. Raz, dwa, trzy. Zobaczmy, kto tutaj wygra jeszcze. Naruciak versus Gimper, Naruciak versus Gimper. Naruciak przegrał, masz przejście radą i masz tal kosmetyczny, to drugie wezmę. Halo Izak, Izak, przyjacielu, słuchaj. Ja nie chcę, żebyśmy mieli jakieś tutaj złe stosunki, dostajesz ten rydel ode mnie. Mam nadzieję, że to troszeczkę poprawi, będę musiał naprawdę bardzo mocno popracować, żebyśmy byli przyjaciółmi, żebyśmy nie walczyli ze sobą, ponieważ w chwili jakbyśmy walczyli ze sobą, to nie skończy się fajnie. Ogólnie mówiliście mi tak, rozwal tą ścianę, dostań się tutaj, a jak się dostań się tutaj, później z drabinką może gdzie chcesz, a najlepiej, żeby do materiału drewnianych. I sobie rób plakat, ponieważ jak sobie zrobię plakat, to będę mógł sobie przechodzić bez problemu. Strażnicy podobno w ogóle nie sprawdzają biblioteki. Zatem to jest naprawdę miejsce, gdzie ja chciałbym mieć swoją robotę, bo jak będę miał po prostu pracę w bibliotece, to będę mógł sobie tutaj przechowywać nielegalne przedmioty i tak dalej, i tak dalej. Szkoda, że tutaj pan Karl utknął, co nie? Szkoda, szkoda. Bardzo głupio. No i tutaj mamy, zobaczcie, więzienny schowek, zatem tym bardziej chcielibyśmy się dostać do tego miejsca, tak samo jakbyśmy chcieli się dostać tutaj, do... tutaj... A nie, tutaj są środki medyczne, tutaj nie ma więziennego schowku. Okej, okay, pomyliłem się. Moi kochani, 44 mamy, możemy już aplikować na naszą robotę. No i od razu później, no Izak, no przepraszam, no niestety, przyjaciółmi to my chyba nie zostaniemy tym razem, no ale... No cóż, jakoś to przeżyjesz. Aplikujemy. Bardzo fajnie, jestem bibliotekarzem, dzisiaj jeszcze będę pracował. O, kolejni się tutaj biją. Alien wszczął bójkę, tym razem alien. I masz przejście radło, Naruciak tym razem. Czekaj, bo tutaj też alien na ciało powinno być. Dokładnie. Ohoho, zobaczcie, mamy dwie skarpety i mamy nóż, plastikowy nóż, możemy zrobić dwie skarpety, będziemy mogli zrobić zestawy skarpetowe, którymi uraczymy Elevena. A jak uraczymy zestawami skarpetowymi Elevena, to wtedy on będzie naszą psiapsiłką. A jak Eleven będzie naszą psiapsiłką, to nigdy na nas nie doniesie. Mandzio, po prostu jesteś królem intrygi dzisiaj. Jesteś niesamowitym królem intrygi. Pochowaj sobie tutaj wszystko i od razu możesz wziąć No jej, przydałoby się, żeby trochę odpocząć. Może sobie pójdę nie do toalety, tylko pod prysznic. Czemu tutaj prysznic się nie załadowały? Czy to jest niewidzialne źródło wody, które nie wiadomo skąd pochodzi? Na to wygląda. No zobaczcie, ze ściany leci nam woda, chyba że tutaj, no nie wiem, nie mam pojęcia jak to działa. Dobra, mamy jeszcze czas wolny, mega. Na chwilę jak mamy tyle czasu wolnego, to zamiast poświęcać to na naukę i takie inne zbyteczne sprawy, które obecnie nie są dla nas ważne, a zwłaszcza, że później od razu idziemy do roboty, to ja bym proponował sobie wejść tutaj i zacząć powoli rozłupywać ściany. O tak, to jest, myślę, że to jest dobry pomysł. Będziemy musieli zdobyć taśmę. Będziemy musieli po prostu od kogoś kupić taśmę. Do chwili jak wykonamy już pracę bibliotekarza, to nie będzie raczej z tym problemu. Miej ze sobą magazyn, stworzymy plakat, później drugi. No po prostu wszystkie przedmioty nielegalne będziemy musieli o tutaj wkładać. Widelec jest nie do użytku, to nie jest żaden problem. Jest wszystko spoko, zaraz ściana. Ile ta ściana już ma tutaj tego? 64%, dobrze widzę? 60%, okej, okay, 55, 100, no to jeszcze jeden widelec nam się przyda, żeby się z tą ścianą załatwić, okej. Okay. Przy okazji sobie zobaczmy, co tutaj... Ujeju, jak ci się strażnicy okropnie. Taśma klejąca, no Rojo, masz to, czego ja potrzebuję. Dobra, i patrzcie teraz. Jep. Mamy taśmę klejącą, on się na mnie wkurzy, ale zobaczcie, że już mnie zostawia. Taśmę klejącą sobie oczywiście zostawiam. Potrzebuję teraz tylko magazynu. Już się na mnie... Jeju, z takiej odległości się na mnie denerwujecie? Już nie przesadzajcie, proszę. Już proszę, nie przesadzajcie. Potrzebuję magazynu, który zgaduje, że będę mógł od kogoś zakupić. Masz też taśmę za 30, okej. Okay. Eleven, co u ciebie, przyjacielu? Nie masz nic ciekawego. No, rozumiem. No i ponownie leci ten tego. Leci ten trakt, czy cokolwiek to jest. Okej. Okay. Jestem już tutaj wypoczęty. Oj, 84%. To już od was i odchodzę. Przepraszam. Nie, dlaczego oni się aż tak bardzo tutaj na mnie denerwują, że mam 82% wściekłości strażników, no ale z jakiegoś powodu się widocznie denerwują. Okej, okay, Alien, Izak. Dwa Izaki mam, to dobrze, poprawię sobie z nim stosunki, Eleven. Jest tutaj Izak. O, z Izakiem już mam poprawione stosunki, już nie jest tak źle. Halo, Izak, przyjaciel. Proszę nie denerwuj się na mnie. Ja nigdy nie chciałem tobie zrobić czegokolwiek złego, wyrządzić tobie jakąkolwiek krzywdę. Spokojnie. No naprawdę, nie jestem osobą, która jest ci wrogiem, co nie? Ja nie chcę być twoim wrogiem. Bądźmy przyjaciółmi, okej? Okay? Izak, mam jakieś książki dla ciebie? Alien i Samu. No teraz już dla ciebie nie mam, co nie? Ale o, Alien. Właśnie ciebie, Eleven. Dobra. Alien. Aliena mam tutaj. I Aliena mam jeszcze... Ojojoj, Alien, halo. Przyjaciel, nie uciekaj, proszę. O, dokładnie tu. I Samu... Rojo, mam coś dla Roja? Nie tym razem. Za co mnie? Za co mnie zestrzelili?
taśmę znaleźli, czy o co chodzi? Ej, za coś zostałem zestrzelony i najgorsze jest to, że ja nie mam pojęcia za co. Wiem na pewno, że taśmy tutaj nie ma. Za co ja zostałem, do cholery jesteś zestrzelony? Dziwne. Dobra, mam coś dla Naruciaka, bo ja potrzebuję tutaj robotę dokończyć. Eleven, nie, mam wszystko dla Elevena, dla Roya i Izak. Na pewno coś mam dla ciebie, jestem przekonany. I samo, jest jeden dla Izaka. Okej, okay, norma wykonana, ale mimo wszystko chciałbym dokończyć. O, tutaj mam dla Elevena, ja z tobą muszę sobie stosunki poprawić, stary. Ja koniecznie z tobą muszę, nie wiem o co chodzi, czy to Izak na mnie doniósł? Nie, naprawdę, nie rozumiem, będę musiał sobie zobaczyć, co nie, być może wszedłem na jakąś kratkę, może kogoś uderzyłem niechcący. No, dziwne to. Okej, okay, jeszcze Isamu by się przydał. Halo, znajdę ciebie. Nie znajdę ciebie, Isamu, już, nie? Okej, okay. No to to wyrzucam na ziemię, biorę o te dwa. Czy ściana jest nadal? Tak, jest 60%. No to rozwalamy w dalszym ciągu. 37 zarobiłem, to nie jest dużo, to jest bardzo mało kasy. A mówiliście, że bibliotekarz tak dużo zarabia. Nie mam dlatego pojęcia, dlaczego tak mówiliście, skoro tak nie jest. Na pewno chcieliście po prostu mi zaszkodzić, dać mi jakąś beznadziejną robotę. Dziękuję, moi kochani widzowie. Jak zawsze mogę na was liczyć, żebyście mnie nigdy nie zawiedli. 32%. Nie no, to rozłupywanie ściany to idzie w sekundę dzisiaj. 20%, 16% i jeszcze jeden widelec będziemy potrzebować. Mega, super. Royo, masz dla mnie jakieś zadanie, czy mi się wydawało? Wydawało. Jeju, jak się wszyscy bugują, niesamowicie, masakra. Po prostu jest dzisiaj tragedia, jeżeli chodzi o performance. Halo, Royo, masz dla mnie zadanie, jakie masz zadanie? Zapalniczka, nie pobije roka, przepraszam. Tak, odwrócę uwagę na śniadaniu. Nie pobije roja, przepraszam. Czyli muszę na śniadaniu odwrócić uwagę, za to dostanę 24, okej. Okay. O, biją się ze sobą chłopaki, a w międzyczasie jak oni się biją ze sobą, to ja poszukam sobie mydła, żeby robić sobie zestawy. O, blacha, super. Zestawy skarpetowe. Pierwsza tutaj. Mogę w zasadzie też brać grzebienie, bo z grzebieni też mogę robić. O, taśma, bardzo mi miło. Plakat, o ile ja pamiętam. Plakat jest legalną rzeczą, czyli tak naprawdę, jeżeli znajdę magazyn, to plakat będzie legalną rzeczą i będę mógł ze sobą go zabrać. Drugie mydło, dziękuję. No to przydałoby mi się znaleźć magazyn i ja będę miał legalny plakat, który mogę wynieść. O, tutaj niczego takiego nie ma. Ważne, że mamy taśmę. Taśma jest najciężej tutaj zdobyć, przynajmniej w moim odczuciu. Ja wiem, że chociaż jak grałem... O, nie, prysznice, muszę iść na prysznicę. Oj, już idę, przepraszam. A, już jestem. Co tutaj, alien, miałeś? Ciekawego tak naprawdę. O, Royo, ty już stałeś. O, ho. Weźmy sobie o tak. I te dwa zestawy skarpetowe od razu. Bo ja nie chcę swojego wykorzystywać. Raz. Dwa. I grzebień trzy. Mega. I teraz tylko muszę znaleźć Elevena. Eleven. Ja cię muszę jakoś... A, ty jesteś zwykły. Dobra, to ja będę pamiętał. Proszę, masz to. A, przyjacielu mój, masz to. I jeszcze udało mi się ciebie tutaj złapać. O, już mamy całkiem niezłe stosunki. Już naprawdę jesteśmy tutaj mocnymi przyjaciółmi. To, to i to, wszystko biorę w łapę, żeby nikt mnie o nic nie posądził. Aha, w ogóle o tak, tak. Jep. Patrzę się przed siebie. Bo zobaczmy, czy... O, masz pióro. Chociaż nie, nie chcemy dzisiaj kopać, dzisiaj nie chcemy sobie niczego wykopywać. Wiecie, bo się zastanowiłem, na dobrą sprawę ja dzisiaj nie chcę nic wykopywać. Bo się zastanowiłem, że po co w zasadzie robić podkopy i próbować uciec, skoro my nie mamy żadnych przedmiotów, nie mamy niczego, a z tego co czytałem, to będę potrzebował podpisywać jakieś dokumenty, dawać jakieś łapówki. Ja naprawdę muszę troszeczkę czasu spędzić w tym więzieniu najpierw, zanim będę chciał w ogóle z niego dać nogę, co nie? Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że będziemy powoli kończyć ten odcinek. Tak, dzisiaj sobie zrobimy jeden dzień. Nie chcę robić dwóch nic z takiego powodu, że najzwyczajniej w świecie chcę usłyszeć, czy macie jakieś inne porady, czy macie jakieś uwagi do dodania. Więc w dzisiejszym odcinku to byłoby już na tyle. Mam nadzieję, że wam się miło oglądało. No i oczywiście do następnego odcinka, który już będzie jutro o 20:00. Zapraszam was, tak samo jak do mojej grupy na Facebooku Gałgany Bandzia, która już liczy 23 000 członków. Zatem do zobaczenia, do usłyszenia, żegnam się z wami, pa pa. Hey!